co? Hej, puść ten film w 360p. Trzeba oszczędzać internet, bo ci się jeszcze skończy. Dzisiaj użyjesz maksymalnie 3 listki papieru toaletowego. Przez tą kobietę. Ej, no prądy trzeba oszczędzać. Internetu też nie będzie. To dzisiaj bardzo skąpy odcinek. To będzie strasznie skąpy odcinek. Bartku, a może postawiłbyśmy drinka? Ja bardziej preferuję, jakby każdy powiedział. No bo wiesz, ja uważam, że mężczyzna powinien płacić za kobietę. Widzę, że nie pijesz. Masz, może siadaj. Skorzystam z twojego? Jest to tak skąpy odcinek, że dzisiaj nie było nas stać na intro do Ciunka i Loczków. Przepraszam bardzo, trzeba oszczędzać, tak? Kochani, szybciutko chciałbym rozwiązać konkurs na plakat z Team Play. W tym miesiącu wygrywa Kami Shinobu z jej cudną pracą, gdzie rzucam Rasengana, który zamiast czakry jest z Play. Ma dla was także Kami właśnie w tym momencie pozdrowienia. Cześć, jestem Ola, dziękuję za wybranie mojej pracy. Chciałabym pozdrowić rodzinę, przyjaciół oraz wszystkich widzów Naruciaka. Gratuluję ślicznie i chciałbym również z tej okazji wyróżnić HoneyXX, Art Leswi i Wierzba Art. Dziękuję wszystkim za udział w maju i zapraszam was do edycji czerwcowej, której do wygrania jest to samo, co właśnie zobaczyliście. Sam konkurs trwa do 25 czerwca oraz wszystkie zasady macie w opisie pod tym filmem. A teraz chodźcie do trudnych spraw. Jak widzicie, ja już idę. Wychowująca samotnie 11-letniego syna Karolina pewnego dnia poznała na tańcach 55-letniego Adama. Już 6 tygodni później para postanowiła, że zamieszka razem. Wszystkie dzieci mają mieć własne pokoje, ale Karolina zmienia zdanie zaraz po przekroczeniu progu domu. To miał być mój pokój, tata mi go obiecał. Dlaczego Tomek ma dostać własny pokój, ja mam mieszkać z Anią? Nie rozumiem, dlaczego Edyta jest rozżalona. Przecież dotychczas mieszkała z siostrą w pokoju. No i paliłyby światła każda w swoim pokoju. A tak będą używały wspólnego i będzie taniej. Ty, ale wymyśliła, no kurde, no! 3 tygodnie później Edyta nadal jest zła na Karolinę za to, że ta odebrała jej pokój. Ania natomiast nie traci dobrego humoru i świętuje swoje urodziny razem z przyjaciółmi w kręgielni. O, piknik w kręgielni! Mają zamiar zjeść tam burgera z frytkami. Ale niespodziewanie przeszkadza im w tym Karolina. 7 zł za kole w kręgielni? Zdzierają tak samo jak w kinie. Ale nie, nie, ja nie pozwolę na to. Tato się zakochał. I przez to jest ślepy i nie widzi, jaka ona jest okropna. Ale ja zrobię wszystko, żeby się odkochał i się z nią nie ożenił. Rzuci debufa! Tydzień po nieudanej imprezie nastolatce w końcu wrócił dobry humor. Dzisiaj dostała zaproszenie na rozmowę o pracę. Ania została zaproszona na rozmowę o pracę. Tak? Wspaniale! No gratuluję! Cringe! Jakby ci miała trzecia dać buziaka. O, i to jest świetna okazja. Naprawdę powinna sobie kupić coś fajnego, jakąś na przykład elegancką bluzeczkę. Ale kochany, po co? Bez sensu. Przecież ja mam pół szafy bluzeczek. Ale przecież nie będę chodziła w twoich ciuchach, oszalałaś? Przecież znam się na modzie. Wystarczy spojrzeć na moją sukienkę. Wiadomo, że jesteś specjalistą w modzie, jak się nosi ubrania. To może chętnie pójdziemy na zakupy razem. Nie pójdę z tobą na żadne zakupy. Ale dlaczego? Teraz w Lumpach się już wyprzedasz. Nie, bo nie chcę wyglądać tak jak ty. Ależ... Adam, no. No co do mnie mówisz? Co ja ci poradzę? Milenial humu kulusi, kurde, no. Się im w dupie wszystkie powstrzymał. Za moich czasów to się... Słuchało Piotra Kupichę i... Mój dom, który pisze od lat. Mój dom, który płacze nieraz, czy to To może jest rzeczywiście dobry pomysł. Idźcie razem na zakupy. Nie, ja się na to nie zgadzam. Papa, nie, będzie frajda. No będzie frajda, wspaniały dzień spędzimy. Będzie super zabawa. Kiedy tata przedstawił mi Karolinę, miała na sobie różową spódnicę i błękitną bluzkę. Jak jakaś nastolatka z lat 90. Młoda też się zna na modzie, bo się ubiera, nie? Wszyscy się ubieramy. Następnego dnia Ania punktualnie przychodzi do kręgielni na rozmowę o pracę. 19-latka jest bardzo zdenerwowana. Przepraszam, szukam pana Błaszczaka. Zaraz. Ja cię skądś kojarzę. No tak, to wy ostatnio byliście z tym koszem piknikowym u nas. Wzięliście własne jedzenie,
Taki wstyd nam zrobiliście. Jaki pracownik tak mówi do klienta? Po takim zdaniu się zmienia pracę, co jest? Myślę, że ten barman powiedział wszystko szefowi. Szef był dla mnie niemiły i mogę zapomnieć o tej pracy. Wszystko dzięki Karolinie. Dumna z siebie Karolina postanawia przedstawić domownikom nowy plan sprzątania. Mycie okien co 2 tygodnie będą należały do Ani i Edyty. Ale przecież wystarczy raz w miesiącu. Nie, 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 moja droga, nie wystarczy. Okna trzeba myć codziennie, bo Jezusem do domu nie przyjdzie. Zaraz, chwileczkę. Karolina, do tej pory sobie naprawdę świetnie radziliśmy. Bez żadnych grafików. Dziewczyny sprzątały, nie było problemu z porządkami. W przyszłości będą miały męża. Kto je nauczy czystości jak nie ja? Czy możemy zacząć sprzątanie od bibu na twoich włosach? Kurczę, każdy facet na każdej randce pyta mnie tylko na pierwszym spotkaniu, czy umiem sprzątać. No to jest bez sensu. Ha, widać, że nie widziałaś gier małżeńskich. To nie jest, wypierzesz mi potem najwyżej. Skończenie liceum nie gwarantuje, że znajdziesz sobie bogatego i dobrego męża. Co? Jakie liceum i gwarancja na bogatego męża? Co? Ogólnie to dziękuję, Karolina, bo dzięki tobie nie dostałam pracy w kręgielni. Szef mnie ma teraz za jakąś awanturniczkę. Nie rozumiem, po co Ania w ogóle poszła do tej kręgielni na rozmowę o pracę. I dlaczego Adam na to pozwolił? Przecież otoczenie ma wpływ na człowieka, a na Anię ta kręgielnia nie miałaby dobrego wpływu. Te kręgle miałyby na nią bardzo zły wpływ. I to jest moja wina? Moja wina? Tak, przez twoją chorą oszczędność wszystko zepsułaś. Ania, nie powinnaś za to oskarżać Karolinę. To nie jest jej wina. Adam, idziemy na tańce. Adam, chodź na bibę! Podliczyłam ostatni miesiąc naszego wspólnego mieszkania. To, jaką ujrzałam kwotę, przeraziło mnie. W życiu nie kupiłam tak drogiego makaronu. Czy one kupiły tagliatelle? Tu jakieś draże, pierdoły, nie wiem co. No i ubrania? To wcale ubrania, nie jest dużo? Ubrania? Musisz się tak stroić. Zobacz, ja chodzę schludnie. Za 8 zł potrafię się ubrać. Nie będę... I dalej ma użyteczną bibułkę. Adam pozwala na zbyt wiele swoim córkom, a pannice rozwydrzone tylko by hulały. Ale nie, nie, nie. Teraz odkąd ja nastałam, to położę kres tym wydatkom. Trzeba oszczędzać. Nie wiadomo, kiedy komuna przyjdzie. Recesja, kryzys gospodarczy lub inflacja. Pieniądze mają jedno miejsce. Skarpeta. Pieniądze do skarpety. Zgredek! Zgredek dostał skarpetę. W każdą sobotę dostajemy ulotki. I musimy je w weekend przestudiować, żeby w poniedziałek rano być z samego rana i złapać najlepsze okazje. I być na początku kolejki. Przecież nikogo tutaj nie ma. Nie szkodzi, bo nie każdy jest taki sprytny. A, nie każdy jest super sprytny. Ale my nie będziemy jeść przeterminowane żywności. Ale kochanie, one nie są przeterminowane. Jak no są, spójrz nie? Na datę. No spójrz na datę, to mamy przynajmniej na 2 tygodnie. A ty nie mów, że to jest dobra, po terminie. Nie będziemy przecież trzeba korzystać. Połowę sklepu. Nie patrz, wybierać, nie wybierać. Twój dobrze, dobrze, sekund. O, patrz, groszeczek. Zobaczcie, no groszeczek będzie fajny, kremik z groszeczku zielonego. Dobry. No kochany jesteście, no przecież no jak to tak? Postaw jakoś taki. Ej, panienki. A ktoś mi musi pomóc te zakupy zrobić i do domku zanieść, niestety. Proszę, szukamy dalej. Poszukajcie papieru toaletowego po outlecie, po wystawie. Karolina jest dumna ze swoich zakupów. Edyta i Anna są zawstydzone. Chcą jak najszybciej wrócić do domu. Tyle dobroci, a ten groszeczek zwłaszcza... Ojej, już najebana, więc do domu. Co my stąd stało, no Maciej, jak on się zachowuje, ty to widziałaś? Proszę cię, jak... Hej, Ania, jeżeli się nie mylę, to jest nowa narzeczona twojego ojca. Hej, popatrzcie, no tak. Życie ma wzloty. Dlaczego ona się... Życie ma wzloty. Dlaczego ona się... Życie ma wzloty i upadki! Czemu ty jej sprzedajesz jakieś lekcje o trenera personalnego? I to jeszcze po tym, jak wyrzucona pośladem o żwir. Ona nie straciła pracy. Ona nie przegrała sprawy w sądzie o swoje dzieci. Ona się tylko wywróciła. To wiesz co? Nieważne. Chodźmy, musimy już iść. Ania od dawna kocha się w Michale. To musiał być dla niej koszmar, tym bardziej, że Michał zobaczył, jak jakaś obca kobieta daje naszej Karolinie pieniądze. Co? Dała jej pieniądze? Kiedy? Umknęło mi to. Wieczorem Karolina z dumą serwuje zupę ugotowaną wyłącznie z artykułów z promocji. Tato, przecież to jest grochówka. Dobrze wiesz, że nie lubię grochówki.
gotówka, no ale zrób chociaż trochę, no słuchaj, no nie można tak się zachowywać przy stole. Ta zupa wygląda jak taka zupa, którą wlewasz do ubikacji, ponieważ leżała na zewnątrz zbyt długo, ponieważ nie było miejsca w lodówce. Ta zupa śmierdzi. Ja nie będę jej jadła, na pewno jest przeterminowana. Ja się tak staram, ona nie jest przeterminowana. Are you serious? No ja tego nie będę jadła. Dziękuję. Wiecie co? Na samych jogurtach? Czemu Czuch z poroku w Rosji udaje, jakby jadł tą zupę, ale jednak nie udaje, bo bardzo mu to nie wychodzi? Absolutnie. A zupę zleję do garnka i będzie na jutro. Mamo, mógłbym pograć teraz z kolegami w piłkę? Ale rzeczywiście, kochanie, tylko nie bierz swojej piłki, bo piłka się szybko niszczy. Tylko nie biegaj za dużo, bo ci się mięśnie zużyją, a mięśnie powinno się używać tylko wtedy, gdy można z nich zrobić profit, tak? A na jakiej pozycji grasz? Na obronie. A no to bardzo świetnie, bo mniej się niszczą buciki. Ciągle trzeba wszystkich pilnować. Żeby mieć więcej, trzeba oszczędzać. Można kupować rzeczy używane. Po co przepłacać, skoro i tak niebawem się to zniszczy? Słuchajcie, jestem młodym kierowcą i mnie jeszcze takie rzeczy, które dla innych kierowców mogą być już normalne, bardzo irytują. Najbardziej ją bym zestawił z tirami na autostradzie, słuchajcie. Jak jeździ autostradą, to tir dla zaoszczędzenia minuty trasy omija drugiego tira i cały ten manewr tego tira, który omija drugiego tira, trwa strasznie długo, spowalnia wszystkich za tobą, no i po prostu blokuje autostradę, no i gościu jest zadowolony, ma minutę dłużej. No to jest właśnie ta kobieta. Następnego dnia macocha przyszła nieproszona do pracy starszej córki i zaczęła siać zamęt. Rozmowy nie są tutaj wskazane. Ale wie pan, proszę się na nią nie gniewać. Ja tylko po prostu przechodziłam i taki profesjonalizm od pana bije. Zechciałby pan może spojrzeć na moje włosy, co prawda mam swoją fryzjerkę. Do kosza! Tymczasem wizyta Karoliny u fryzjera dobiegła końca. No fantastycznie, rewelacja. No bardzo się cieszę, że jest pani zadowolona. Bardzo 70 zł, proszę. Ile? Kurwa. 70 zł. Ile? 70 zł. Ale za co ja mam panu zapłacić 70 zł, nie rozumiem. No jak za co? Za układanie, masaż głowy. Jaki masaż głowy, proszę pana? Dwa proszę. Razy mi pan pogłaskał po głowie. A kto to ma takie włosy? Nie, to ty, to tutaj tak mówię, Sonio. Ja się na to nie godzę. Absolutnie. Podcięcie. Żadnego masażu nie ma. Podcięcie? To jest podcięcie. Chyba jest pan śmieszny. Zabawa. Do widzenia. Edyta, wiesz, że potrącę ci to z wypłaty. Tak, wiem, przepraszam. Czego się właśnie stałem świadkiem mojej? Jak ona mogła mi coś takiego zrobić? Niewiele brakowało, aż szef by mnie na pewno zwolnił z pracy. Jeszcze do tego muszę za nią zapłacić, a przecież i tak nie zarabiam dużo. Wieczorem Karolina postanowiła porozmawiać z Edytą na temat opłat, jakie powinna wnieść do budżetu domowego. Edyta? Ej, no możesz pukać? One mają pokój jak na obozie. Oszczędzać. Internetu też nie będzie. Oszczędzę internet, bo się skończy. W łazience paliło się światło. Kiedy nikogo tam nie było. Tyle razy powtarzałam, że jak wychodzicie, gasimy światło. Nie jesteśmy milionerami. A poza tym, od przyszłego miesiąca, moja droga, płacisz 200 zł czynszu. No niby za co chyba cię pogięło, tato! I oszczędzaj łóżko, bo się wyleży. Ta krowa każe mi płacić czynsz co miesiąc. 200 zł za pół pokoju i tak nędzne żarcie. Niby za co ja mam tyle płacić? Nie no, akurat 200 zł to całkiem spoko cena. Tomkowi nie przeszkadza to, że jego mama jest bardzo oszczędna i pomaga jej w realizowaniu planu oszczędzania. No zgaś te światło. No ej, ale co ty robisz? Oświeć mi to światło. Co ty robisz? Oświeć mi drogę. W ogóle idź sobie stąd, czego ty chcesz ode mnie? Powiedziałem, zgaś to światło. Zostaw to światło, mały szczylu! Najlepszy brat zarażony skąpstwem. Kochani, jako wielki biznesmen, filantrop oraz filozof, a przede wszystkim poliglota, chciałbym państwu sprzedać taką mądrość, że jeżeli boicie się pieniędzy, to pieniędzy boją się was. Nie można się bać pieniędzy, pieniądze są po to, żeby wydawać. Kochani, 19 czerwca będę sprzedawał moje treningi personalne. 200 zł za wejście. Będę tam mówił o tym, jak zarządzać pieniędzmi oraz gdzie je zainwestować. Zapraszam bardzo serdecznie. Ania, Tomek powiedział... Co ty tam masz? Nic! Kole, pokaż mi to. Ona ma kole! Ona ma kole! Wyciągajcie kamienie na sukę! Shame! Rozrzutna taka jesteś? Od dzisiaj zabieram ci kieszonkowe. Miarka się przebrała. Nie jestem jakąś papugą, która będzie wielokrotnie coś powtarzała. One robią to specjalnie, żeby mnie wkurzyć. Ona je zabije! Tak dalej być nie może.
Chcą przekonać ojca do tego, że ich życie bez Karoliny i Tomka było o wiele lepsze. Ale to już mnie naprawdę zaczyna męczyć. Tomek też jest irytujący. On nas cały czas szpieguje i sprawdza, czy przestrzegamy tych jej głupich reguł. Słuchajcie, mieszkamy pod jednym dachem i musimy się jakoś dogadać. Nie ma innego wyjścia. Dobra, tato, ale to jest naprawdę już strasznie męczące. Co jest? Here's Johnny! Adam, czy ty możesz mi wyjaśnić, co to jest? Co to jest, ja się pytam. Spędzam czas z moją rodziną. Ja się pytam, co nie to czekaj jest? Na mnie, Adam. No ja się pytam, taką kartkę zastałam po powrocie do domu. Ania? To jest twoje pismo, panny. Chyba? Tak, tak to wychodzicie. No kto to pisał, ty? Bo my nie chciałyśmy jej tutaj. Chciałyśmy, żebyśmy byli tylko we trójkę, żeby było jak dawniej. I ta muzyka jeszcze. Był jumpscarek, a teraz jest jakaś muzyczka z pozytywki. Prosto, żeby nadać klimatu sytuacji, co się tu dzieje w ogóle. To wychodzicie po drogich restauracjach, gdzie ja tyle jedzenia dla was naszykowałam. Tomek usłyszał, jak Ania rezerwuje stolik w tej restauracji, dlatego tu przyszłam. Ten chłopiec jest najgorszy, największy simp z największych simpów. Edyta dała Karolinie 200 zł za czynsz i sprzedawczyni od razu znalazła zastosowanie dla tych pieniędzy. Zafundowała sobie i swojemu narzeczonemu lekcję tańca. Raz, dwa. Co się stało? Zmęczyłeś się? Potrzebujesz przerwy? Proszę, zostaw na chwileczkę. Tak. Ona go tam po twarzy tak miża. Co jest? Halo! Zmęczony się czuję, ale przede wszystkim czuję się źle z tym, że my bawimy się za pieniądze Edyty, mojej córki. Balujecie za hajs córki! Przecież ona cały czas mieszkała na twój koszt. To jest coś zupełnie innego. Jeżeli już dokłada się do rodzinnego budżetu, to te pieniądze powinny pójść, nie wiem, na czynsz, na jedzenie. Na kasztany! Trochę się tam pokłócili. On jej wytknął, że przez nią córka nie dostała pracy i poprosił, żeby w ramach pomocy poprosiła o pracę dla córki w sklepie, w którym pracuje. Adamowi udało się zachęcić Anię do pomysłu pracy w sklepie. Jeszcze więcej bibułki! Słuchaj, i co z tą praktyką dla Ani? Udało się? No niestety, to miejsce już jest zajęte, no przykro mi, nie wiedziałam. Nie zapytałam szefowej o pracę dla Ani. Ta bibuła ewoluuje! W lumpeksie patrzy na suknię ślubną. Co to jest? No materiały na suknię ślubną, za 10 zł wszystko. Co to jest? Zobacz, popatrz, tutaj tak sobie, wiesz, tutaj tak i no... Nie no, zajebista! Firanka? Chcę, żebyśmy wyszły sobie razem do dyskoteki. Na dyskotekę? No tak, pobawić się, wiesz, rozerwać, ja bym chętnie poszła. Z tobą? Nie ma mowy. Ale no proszę cię, ja też potrafię jeszcze się, wiesz, bawić, nie? Nie, proszę cię, przecież wszyscy mnie tam wyśmieją, jak się z tobą pokażę. Przestań, nie, nigdy no, nie pójdę. Mówię ci, nie że mam będzie, ochoty. Mówię ci, że będzie fantastyczny nie wieczór. Nie chcę. Słuchaj, ale Aniu, Aniu, powiedz coś. Zrób to dla mnie. Idźcie na tą zabawę. No weź no, idź z Felą, córka. 2 godziny później. Karolina z Anią docierają do klubu nocnego. Ale impra! Ale dyskoteka! Boże, tak to przecież wygląda! Ania ma nadzieję, że nikt znajomy ich nie spotka. Hej, Ania! Hej. To jest Michał, a to jest Bartek. Bardzo mili, sympatyczni koledzy. Dobra. Mili, sympatyczni koledzy pijący soczek w klubie. Tak wygląda, moi kochani, moje drogie dzieci, którzy jeszcze w klubie nie byli. Tak to wygląda, to jest właśnie prawdziwe życie. No widzisz, Aniu, w sam raz chłopak dla ciebie. Nie przejmuj się nią, trzeba być wyluzowanym. Właśnie, trzeba być wyluzowanym, fantastyczni koledzy, naprawdę. Bo już nie w twoim wieku. No nie przesadzasz, tak nie czepiaj się tego mojego wieku. Bartku, a może postawiłbyśmy drinka? Co? Typ pije soczek grejpfrutowy i ma jej postawić drinka? Nie, pani bardziej preferuje, jakby każdy policzył. No bo wiesz, ja zapomniałam portfela. Ja uważam, że mężczyzna powinien płacić za kobietę. Usiądź sobie. Wiesz co? Nie, dzień. Nie widzę, że nie pijesz. Masz, może siadaj. Skorzystam z twojego? Siadaj. Fantastyczny. Idealny, podpasowany do mojego podniebienia. Przystosowane do... ja pierdolę. Przepraszam, Aniu, Aniu, ona Aniu, 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 głupoty, nie, Aniu, ja... Ale nie, co, po prostu ja z tego dosyć, ja stąd wychodzę. Ale Aniu! Nie, ja stąd idę, nie, macie dosyć. Boże, ale ta Karolina jest straszna. No ale Ania nie musiała od razu uciekać. Musiała pójść popełnić seppuku, że do tego dopuściła w ogóle. Karolina wróciła natychmiast do domu po odejściu Ani. Adam wiele razy dzwonił do córki, ale dziewczyna nie odbierała. Co się stało? Gdzie? Masz telefon? Zgubiłaś telefon? Nic się nie stało, a telefon się rozładował. Jasne, rozładował się telefon. Rozładował się. No to mogła zadzwonić z telefonu koleżanki, kolegi. Nikt nie miał telefonu? Nie byłam z nikim, ja to byłam sama.
Cholera jasna. Czy wiele, wiesz, że ja nerwus straciłem przez ciebie? Wierzysz to? Ona jest całkowicie zwariowana z tymi pończochami na rękach. Ona próbowała namówić mojego kolegę, żeby postawił jej drinka i jeszcze go bezczelnie podrywała. Proszę cię, nie słuchaj. Czy ty jej wierzysz? Ale to jest prawda? Ona się mści teraz na mnie, ale proszę cię. Powiedz mi prosto w oczy. A, da, przecież to prawda. Tak, prawda, jasne. Takiego mało lata na drinka. Po krótkiej kłótni szybko się rozeszli. Macocha, żeby uciszyć Anię, załatwiła jej staż w sklepie. Po paru dniach owocnej pracy ojciec postanowił świętować nową posadę córki i zabrał rodzinę na kąpielisko. Mamo, to człowiek się stresuje zaraz, synu. Głodny jestem. O, pójdę po hot doga, okej? Okay? Nie mam żadnego hot doga, wróć. Czy ja usłyszałam hot dog? Wszystko mam. Co ty masz? Jedzenie mam, picie mam, wszystko mam. Proszę dziewczynki. I co, i my mamy proszę. To jeść? Tak, mamy jeść. Każdy to samo? Zdrowa żywność, tak. Parówki zimne? Zimne najzdrowsze. Co? Parówki zimne? Zimne najzdrowsze. Zimne parówki najzdrowsze, co? Najzdrowsze na zimno śmiało. O fuj! O! Nie wiem jak wy, kochani, ale ja czasami lubię sobie wrzucić do swojej diety zmielone kopyta. Taka zmielona kość lub skóra też brzmi bardzo smacznie. Aha, Ania, słuchaj, muszę ci o czymś powiedzieć. Bo chcę się wyprowadzić. W końcu! Następnego dnia Ania pierwszy raz stała na kasie. Wieczorem Karolina, sprawdzając utarg, policzyła, że brakuje 400 zł, więc oskarżyła córkę o kradzież. Twoja córka ukradła z kasy pieniądze. Jakie pieniądze? Aniu, powiedz, co się stało? No, ja nic nie ukradłam. W kasie brakuje 400 zł. Tylko Ania stała cały dzień, była odpowiedzialna za kasę. Ja tego nie ukradłam, Iwona też nie. Ufam jej. Poza tym musiałam zgłosić to mojej szefowej. Ania została zwolniona z pracy. Jak to zwolniona, jak ona nawet tam nie pracowała? Ma zakaz pracy w całej sieci sklepów. Poza tym będzie pozew. Będzie pozew za 400 zł, tak. Następnego dnia Adam wziął wolne w pracy i pojechał z córką do adwokata. Po rozmowie z prawnikiem Ania jest trochę spokojniejsza. Jak tam było adwokata? Wiesz co? Mnie niewiele zrozumiałam. No to widzę, że wizyta u adwokata się przydała. Poszłaś, aby nic nie rozumieć. Tak jakby adwokat nie był po to, że jest sobie gdzieś tam osoba, która ma własne biuro lub przychodzi do ciebie do domu i jest to osoba, której płacisz za to, aby tobie wytłumaczyła, o co chodzi. A ty wracasz po tym spotkaniu, że zapłaciłaś i nie wiesz, o co chodzi. To za co, kurwa, zapłaciłaś? Sprawa zostanie najprawdopodobniej umorzona. Adwokat tak powiedział. Ja nie mam zamiaru rozmawiać z Karoliną i znalazłam sobie pokój do wynajęcia i zabieram ze sobą Anię. Naprawdę? O Jezu? Teraz muszę wam o czymś powiedzieć. Posłuchajcie. Dzisiaj w nocy podjąłem decyzję, że kończę związek z Karoliną. Czekaj tato, to się nie wyprowadzamy! Kurwa, go back! Nie mogę tolerować sytuacji, kiedy moja partnerka czyni z mojej córki złodzieja, kiedy ona tym złodziejem nie jest. A baba pewnie tam przy oknie siedzi. Podjąłem decyzję, że kończę ten związek. I jeszcze dzisiaj wyprowadzasz się stąd ty i twój syn Tomek. Adam! Definitywnie, to koniec naszego związku. Juhu! To jest moja udawana radość, jakby co. Taką sobie ćwiczyłem, takie juhu! Tak trzeba jakby pupę podnieść i ręce do góry, nie? Nauczę was szybciutko, to jest takie juhu! Teraz ty. Okej. Okay. Tak. Pa, jeszcze raz, pa. Juhu! Teraz umiesz. Teraz jestem pewien, że umiesz. Adam chce urządzić imprezę dla córki, aby uczcić to, że dziewczyna dostała dobrą pracę. Zarzuty wobec niej o kradzież zostały oddalone. Szefowa Ani i Karoliny przyznała się, że to ona ukradła pieniądze. Chryste, ile zdrowych warzyw w tym koszyku! Jezu, tacy to pożyją. Czy ja dobrze widzę? Czy to jest papryka? Takie rzeczy na drzewach to nie rosną. Muszę, że to jest wszystko drogie. To jest wszystko drogie, co za oszuści. Weźmiemy. Przestań. Słuchajcie. Zapomnijmy raz na zawsze o Karolinie, okej? Okay? Dobra, okay. Raz na zawsze. Matko Boska, z najwyższej półki cipery. Do naszej rodziny powrócił spokój. Wróciliśmy do starego mieszkania, gdzie każda z nas ma swój pokój.
Cieszę się, że tata przejrzał na oczy. No wiadomo, niech tata dalej daje pieniądze na zdrowe warzywa i drower i zamknie mordę, a córki dalej się nie będą zwracać. Super! Kochani, to na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli się wam on spodobał, to dziwni jesteście, powinniście pójść do lekarza. Do zobaczenia w niedzielę, tam będzie kolejny odcinek. Pamiętajcie, że ten kanał da się subskrybować i warto to zrobić, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Jeżeli jesteś zbyt leniwy, żeby zalogować się na swoje konto i dać mi suba, to jo, ale z ciebie leniuch. Ja ci to powiem teraz, przed telewizorem chcę siedzieć, no przed monitorem. Ja ci to powiedziałem, jesteś leni, że nie. Czemu obrażam część widzów, ale mówię to do wszystkich, więc jakby wszyscy przeczują obra... Pa, pa, trzymajcie się, hej!